Pokazuje, ile ci brakuje do 3 odznak biegłości. No dobra. Poprzednia bitwa tym czołgiem była wyjątkowo słaba. To wynika z tego, że rzuciła mapę miejską i przegraliśmy do 2, czy tam do 4, więc... No, klasyczna bitwa w Ocie w 2019 roku. Teraz mam mapę otwartą. Na mapie otwartej nie można powiedzieć, że nie miało się okazji zagrać normalnie, więc tutaj musimy zagrać konkretnie. Jak zagramy? Zagramy tak, aby coś wykryć, ale tylko delikatnie, bo są trzy arty. O kurna, o shit. Oni tu mają już całą drużynę gotową, ale wykryłem. Dobra, dostał. Trzy arty tu mierzą na pewno. Teraz trzeba troszeczkę pokręcić czołgiem. Skręcaj, kurna! Skręcaj. Skręcaj. Dobra, coś tam poćwietliłem, teraz wykryję ich znowu. Ładnie, wykryty skorpion. Obyś dostał. Raz, dwa. Co, kurna? Rykoszet? Od skorpiona? Ale dostał za 500, ładnie. Cześć, Adrian. Dobra, on mnie nie widział, bo jest daleko. Dobra. No, dawaj, wykryj. Nic nie widzę. Gaspest to znowu ja. Multi zagra Shelta 432 P 28 zł i 90 groszy. Kurde, nie weszło. Dziękuję bardzo, oczywiście zagramy. Dlaczego to nie weszło? O, jedzie głupio teraz. Trzeba go wykryć. Aj! Czekaj, ona wie, że gra. Lightem. Nie można stać lightem, nie można. Są trzy arty w plutonie. Jedna mnie ogłuszy, a druga dobija. Musimy jeździć. Cały czas jeździć. Dziękuję, Gespenst. Full gold i bez racji. Wiesz, dlaczego gram na full goldzie tym czołgiem? Nie dlatego, że ma mało penetracji, tylko dlatego, że ma bardzo mało pocisków. I bardzo już wiele bitew przegrałem tym czołgiem, bo odbiłem się 3-4 razy, a mogłem mieć bitwę naprawdę życia. Na tym czołgu nie potrzebuję racji, ja potrzebuję golda tylko dlatego, że jest mało pocisków, bardzo łatwo się wystrzelać w dłuższych bitwach na otwartych mapach. I gdyby było więcej, to bym miał pół na pół, ale szkoda mi przegrać bitwę, bo raz się odbiłem, czy dwa razy się odbiję. A ten czołg ma bardzo dużo uszkodzeń. Doktor Kidler przychodzi garbaty multi do lekarza, a lekarz co pan się tak skrada 3 zł i 99 groszy. Miło, wiesz, dzięki. A ja nawiązujesz do tego, że czasami, no nawet regularnie się garbię, no to spoko. Może mnie to zmobilizuje, żeby się w ogóle nie garbić, ale może być trudno. Bo na początku to jest okej, ale z czasem się już nie chce nie garbić. Po prostu niewygodnie się nie garbić. Tędy nie zata... Kurna, wykryli mnie. Cholera, skorpion mnie trafi. Nie mogę wycofać się pod spotem, bo skorpion do mnie strzeli z krzaków. Nie widzę tego skorpiona. No i widzicie, no i to jest taka robota, ja podświetlam, co z tego? Wielu tam chyba 4 graczy napisało komentarz, że ja kampię lightem. Czy widzicie, abym ja coś, co wykryje na przykład tego kometa, żeby on dostawał pociski? Przecież oni w niego nie mierzą. Kto ma do niego strzelić? Widzicie kogoś, kto tu celuje? Tak szczerze. Zobaczcie tych. Widzicie to? Czy ktoś z nich mierzy, tak szczerze? Czy oni mogą mi pomóc? Czy oni mi pomogą, jak jakoś wykryję? Nie. Jedyny pojazd, który mi pomoże, to jest Arta. Ja patrzę, staram się przynajmniej patrzeć na to, czy jak coś kogoś wykryje, to czy ktoś w niego strzeli. Nikt mi nie pomoże. Nikt mi nie pomoże, każdy ma w dupie. Dlatego, jeżeli ktoś gra lightem, to sugeruję patrzeć, czy dostaniecie wsparcie.
Jeżeli nie dostaniecie wsparcia, to nie podświetlajcie. To bez sensu. Tylko zginiecie głupio. Lepiej poczekać, jak ktoś się ustawi lepiej. Wtedy podświetlić. Tutaj widzę, że te teleki stoją, co nie? To ja pojadę tak, żeby wykryć im coś tutaj. Bo może one po... coś tutaj... strzelą, jak wykryję skorpiona. Może się przestawił albo... albo coś, ale oni tutaj nie mają chyba nikogo. Bo tu jest skorpion, tu jest Sztore Emil. Tu chyba tylko Arta jest. Chyba nikogo nie mają, no. A on nie dostanie od naszych, nie mają zasięgu. Tu jest za daleko. Rykoszet od Arty. Spróbuję wykryć Arty. Nic. Trudno, to jedziemy po szturę Emila. Szturę Emil strzela za 490, więc lepiej jest uważać na niego. Ale chyba nie celuje we mnie, no kurna. O Boże święty, co ten szturę Emil zrobił? Ale głupi błąd, taki no z stupy w ogóle. Zamiast kampić, to on pojechał na dwa czołgi. Od frontu się pić, na pancerz. On nie ma pancerza. Nie jadę po niego, bo nie ma sensu. On zaraz padnie. No, dokładnie. Lepiej pojechać po Artę. O, siema, siema, siema. Siema, siema. Jak tam, hipopotamy. Kurna. Skarpion sobie myśli, ale jestem zarąbisty, zabiję tego lighta, a tu light z magazynkiem. Siema ziom! O kurna! Kurna! Dupie z wami tymi kickerami. Spadaj na bambus. Kurna, mi tu. Strzela. Pierwszy przeszedłuje? Chyba pierwszy przeszedłuje, kurna. Szybciej chyba ładuje. Kurna no. Dorwimy gnoja. Wyrwijmy fasta. Kurna, mi go zabrałeś. Dobra, S5-1. Zabiję mnie, może mnie zabić, kurna ma. Krzak. Dobra. Wyrwałem chwasta. Impek chaosu. Siema. Cześć, cześć. Killer Rafał, ty to w ogóle noob paziu jesteś. Wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Impek chaosu, pamiętasz mnie jeszcze? Oczywiście. No i to jest dobra bitwa, no ale to co, słuchajcie, no dlaczego to jest dobra bitwa? To po pierwsze, rywale byli cięcy jak 150. Każdy widział gołym okiem. Po drugie, gram OP czołgiem. Po trzecie, dobra mapa. Na zamkniętej ten czołg, no to tak średnio. Na otwartej to ich zabija, kur... Oni nie wiedzą, co się dzieje. Oni nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Cześć, Kasiu. Jak oceniacie niemiecką panterę? Którą? Bo jest dużo panter. Siódmy tier? Ci, co płaczą, że nie podświetlę, to mam pytanie, kto ma fioleta na LT, on czy wy? Ja tam nigdy nie staram się mówić, że jak mam fioletę, to ja mam jakąś inną prawdę, ważniejszą, mam ważniejsze zdanie. Każdy sobie może mówić i myśleć co chce, ale no po prostu lightami trzeba wiedzieć, kiedy podświetlić, a nie kurde jechać na samobuja i narzekać, że ktoś nie podświetlił. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy wychylić, tak? Tutaj dobra bitwa. Bo po prostu drużyna pomogła. Zagrasz LT432? Zagramy. A tutaj kolega sobie żartował, spoko. LT432. To już jest taki typowy light pod damage. Tutaj podświetlanie bardzo jest...
dyskusyjne, nie zawsze warto. Czy dalej rządzę na rejonie? Tak, ja rządzę na rejonie. O, dziesiątki! Wesoło będzie, będzie wesoło. No, na dziesiątkach będzie trudno.